Witajcie, witajcie. Kochani, mam bardzo złą wiadomość do zakomunikowania. Dlatego, że została odwołana jutrzejsza zabawa w woli soleckiej pierwszej, gdzie, miał gdzie miała zagrać kapela Wesoły Kwartet. Dlatego, kochani, że w wiosce wydarzyła się tragedia i jest po prostu żałoba. Sami rozumiecie, że w takiej sytuacji to po prostu zabawa nie może się odbyć. Tak, ale nie martwcie się, dlatego że są jeszcze trzy zabawy. Może się jakoś pomieścimy. Kochani, Wola Solecka 10 lutego w sobotę jest odwołana. Mamy trzy zabawy, przypomnę. Zabawa w zwoleniu, w Domu Kultury. Od godziny 18 zagra kapela Stomporkowska. Wprawdzie tam zabawa jest na zapis, no ale w takiej sytuacji mam nadzieję, że organizatorka będzie wyrozumiała i jakoś się pewnie pomieścimy. Oprócz yy, zwolenia, yy, jeszcze jest zabawa w Złotym Dworze, gdzie do tańca zagra kapela Bronka Machla od godziny 18. Ale jest jeszcze jedna zabawa w sobotę 10 lutego, to jest zabawa w Białej Rawskiej. Kochani, a tam do tańca zagra kapela Piotra Binkowskiego. Tam jeszcze mieli pewną lukę w Białej Rawskiej, także myślę, że nawet w takiej sytuacji to też będą wyrozumiali, że jakoś się pewnie pomieścimy. Także mam nadzieję, że się pomieścimy i że będzie fajnie, bo to już końcówka karnawału. Kochani, a co w niedzielę? W niedzielę wszystkie drogi prowadzą do Pawłowa. To gminach Lewiska, a powiat Szydłowiecki. Tam Stasią Maj w Domu Kultury, bardzo duża sala i bardzo fajny parking. Także tam jest w stanie pomieścić naprawdę bardzo dużą rzeszę osób chcących tańczyć. Także w Pawłowie od godziny 16 do tańca zagra Kapela Bursów i Kapela Henryka Giedyka że mam problem z tym nazwiskiem Heniek ma trudne nazwisko. W każdym razie w niedziela się zapowiada, ciekawie, zachęcam do przyjazdu, bo to już się kończy już możliwość potańczenia, ale nie u nas. U nas jeszcze jest jeden dzień, czyli kusok wtorek 13 lutego. I tak stowarzyszenie przystalanie zaprasza tradycyjnie do przystałowic na godzinę 18 przy Stałowice małe godzina 18 i tam zagra do tańca kapela Piotra Binkowskiego właśnie. Ale jeszcze jest jedna zabawa. To taka nowość, którą niedawno Wam komunikowałem, że sołtyz z Ostałowa, tak, to ten słynny Ostałów, w których lato były takie duże, bardzo udane zabawy tam w parku, w prenerze. Jak byliście na tej zabawie, to obok była świetlica. Tak, no to w, te, w Ostałowie, w tej świetlicy, to też jest gmina Chlewiska Powiat Szydłowiecki, cały czas w tym samym miejscu się obracamy. I sołtyz mówi: u nas ostatki też muszą być. Oczywiście Sołtysowi pomaga, Stasio Maj. Także 13 od godziny 17, czyli wtorek, godzina 17 w Ostałowie, zagrają wam do tańca aż dwie kapele: kapela Bursów i kapela Kamila Chrząszcza. Także. Zapowiada się wesoło. Odległość pomiędzy przystałowicami małymi a ostałowym nie jest duża, także można się nawet też i, i przemieścić. Także, kochani, tak zapowiada się nam, ostatki zapowiadają się. Ja tutaj w komputerze mi się właśnie renderuje film, dlatego, że odwiedziłem w swoich rodzinnych stronach wspaniałą śpiewaczkę ludową i gawędziarkę panią Marię Bienias e, i ona poopowiadała o zwyczajach, jakie były w moich stronach związanych właśnie z ostatkami. To były bardzo ciekawe zwyczaje. Ja oczywiście o nich słyszałem. Dużo różnych wersji, e, ale pani Maria jest pewną skarbnicą. Ona to wszystko zebrała do, można powiedzieć, do głupy. Niewiele mógłbym uzupełnić z tego, co ja słyszałem. Właśnie, i u nas, kochani, to się zaczynało właśnie od tłustego czwartku. Dlaczego? A wyjaśnię Wam. Dlatego, że kiedyś za moich dziadków i pradziadków post traktowano bardzo poważnie. Kochani, tam nie było mowy o tłuszczu. Tam były sagany, rynienki wyszorowane, nawet mleka nie jedli. Oczywiście to nie dotyczyło dzieci, nie? Za moich pradziadków potem oczywiście ten post był łagodzony post, to był kiedyś post. No i co? Trzeba było do tego, do tej środy popielcowej wszystko, co fajne, co nie będzie postne, trzeba było zjeść. No i zaczynało się świętowanie i bawienie się. Ale najciekawszym eksponatem to była tańcząca para. Ja nagrałem tą tańczącą parę. To, to był taki wózeczek pchany, i tam się obracała tańcząca para. Młodzież z tym chodziła właśnie w, w kusoka, zachęcając właśnie do zabawy. Ja nagrałem kiedyś, może 17 lat temu, kiedy jeszcze tworzyli zespół z Woli Koryckiej Dolnej, ich występ w Siedlcach. I oczywiście Wam go opublikuję, jak ta, jak ta tańcząca para wyglądała i oczywiście jak te obyczaje ostatkowe w moich rodzinnych stronach były kiedyś celebrowane, Bo ja pochodzę z bardzo ciekawych stron, wierzcie mi, mam się w związku z tym czym chwalić. Ten materiał o ostatnich. Ostatkach takich ludowych w opowiadaniu Pani Marii Bienias będzie na kanale Staropolska. Także, no cóż, no, życzę miłej zabawy. Jak będą jakieś nowe informacje, będę Wam je oczywiście przekazywał. Tak więc pozdrawiam i życzę miłej zabawy, a jak ktoś nie pojedzie, to życzę, zachęcam do oglądania relacji. Jeszcze raz pozdrawiam.